Dzień rozpocząłem od tego, że sprawdziłem, jak nagrywa ta kamerka. Zamontowałem taką siatkę na wlocie do pompy. Ta siatka jest na tyle odsadzona od samej pompy, od samego wlotu zasysającego, że podciśnienie jest na tyle małe, że te farfocle, które tam dolatują, jakieś liście, nie liście, nie zapychają mi tego wlotu. No i dzięki temu mam nadzieję, że to będzie dużo dłużej działało. Czy tak będzie, zobaczymy. Na razie bardzo na to liczę, bo te drobne to jednak przelatują i wpadają tu. Tutaj cięższa frakcja opada, zostaje. Ja to później oczywiście wybieram i użyźniam ogród tym. Lżejsza dochodzi do tego momentu i tamta woda sobie szczelinkami przecieka przez te kamienie, które zresztą są też zasypane torfem. To działa jak filterek. Jak wody jest zbyt dużo i nie jest w stanie się przefiltrować, no to wtedy wiadomo, przeleje się górą. Ale póki co działa to całkiem spoko od 2 lat, więc niech sobie tak to dalej chodzi. Zobaczymy, ile czasu zejdzie, żeby ta woda się tutaj w tym oczku oczyściła. Jeśli chodzi o resztę na ogródku, to tak jak rano wspomniałem na teście kamerki, na filmiku z testu kamerki, muszę tu wprowadzić pewne poprawki. No i ja wprowadziłem. Zacząłem od tego, że oczywiście mam tutaj wczoraj zrobioną klapę do wygodniejszej pracy w tej klatce, tak? Mogę tutaj sobie to otworzyć, unieść i tam wszystko ogarniać. Nie tylko przez ten duży otwór środkowy. Tu jest ten otwór do wyciągania urobku. Zmieniłem to tak, że jest termostat, który po przekroczeniu 25 stopni uruchamia mi ten oto wentylatorek. Ten wentylatorek wyciąga powietrze z klatki. Otworami wentylacyjnymi zaciąga mi chłodniejsze powietrze do środka, no i w ten sposób schładza aż do momentu, kiedy nie spadnie poniżej 24 stopni. Ten termostat natomiast steruje kablem grzewczym i w momencie, kiedy temperatura spadnie już poniżej tych tam 19,5 stopnia, bo tyle jest ustawione w tej chwili, uruchamia się kabel grzewczy i grzeje mi te przepióreczki. Natomiast oświetlenie wymieniłem i jak wcześniej była jedna zwykła, tradycyjna żarówka, która grzała mi tutaj, a jedna była LEDowa, to teraz mam po prostu 2 LEDowe, tak aby tutaj no, mi to grzało. Właśnie się uruchomił wentylator, dobiło do 25 stopni i już jest 24,8. I tak powolutku sobie zaciągnie tego chłodniejszego powietrza ze szklarni. Nachodzi to na tyle delikatnie, że też nie robi tam jakiegoś wielkiego wiru, że to nie jest tak, że tam dmucha im i w ogóle przeciąg się robi. No aczkolwiek na tyle skutecznie, że powolutku po tym 1/10 stopnia obniża w dół. I myślę, że to spowoduje, że ta temperatura w klatce będzie w miarę znormalizowana. Przynajmniej póki temperatura w szklarni nie przekroczy 25 stopni. A myślę, że też bez przesady. Drzwi są otwarte na przestrzał z tej strony, tak aby się to wietrzyło. No i może dzięki temu właśnie pofunkcjonuje ta klatka tutaj jeszcze trochę, bez jakichś problemów. Natomiast jeśli zauważę, że ta temperatura nie jest w stanie schodzić poniżej tamtych 27 stopni, wtedy klatka zostanie przeniesiona na zewnątrz, gdzieś w cień. Oczywiście pod dachem, ale w cień. I tak to będzie wtedy fajnie sobie hulało, mam nadzieję. Tutaj sobie sprawdzałem wczoraj. Szkoda, że nie nagrałem. Patrzcie. Dżownice zaczęły budzić się do życia. Papier przerabiają w tempie natychmiastowym. Jeszcze chwilę i niewiele z tego zostanie. Zabierają celulozę na budowę swoich kokonów z jajeczkami. Tych dżownic jest tutaj naprawdę multum już. Czekam na pierwszego kreta, który mnie tutaj odwiedzi. Widziałem, jest kilka działek wcześniej, było parę kretowisk, ale póki co tutaj się nie zapuścił. Zobaczymy. Jest to pierwszy kret, którego w ogóle zaobserwowałem na osiedlu. Czy będzie następny, albo czy dotrze aż tutaj, albo inaczej, kiedy dotrze tutaj, tego nie wiem. Na razie pogoda zachęca do tego, żeby wysiać jakąś pietruszkę i inne takie, czy nawet groch. Ale jeszcze nie wszystko jest przygotowane, więc się wstrzymuję. Jest na to czas. Dopiero nadchodzi marzec, więc na spokojnie. Ja się żegnam tym oto widokiem z ogródka i życzę przede wszystkim miłego weekendu nadchodzącego.
bo ja mam nadzieję, że mój będzie bardzo miły i zaraz się gdzieś zawijam na jakąś wycieczkę. Cześć, na razie.